dobry Państwu, Bogdan Miszczak, witam w programie Gość Obiektywu, a ja rozmawiał będę z panią Marią Kurowską, członkiem Zarządu Województwa Podkarpackiego. Dzień dobry, pani marszałek. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Pani marszałek, pani jest bardziej politykiem czy samorządowcem? No absolutnie samorządowcem. Myślę, że 30 lat pracy samorządowej daje mi prawo, aby się określać jako samorządowiec. Zresztą bardzo lubię tą rolę samorządowca, ponieważ jest się blisko ludzi i ma się wpływ na konkretne rzeczy, które dzieją się w regionie, czy w mieście, czy nawet w powiecie. I to daje dużą satysfakcję. Właśnie zaczynała pani w samorządzie jako radna, potem przewodnicząca. Jako radna gminy, przez dwie kadencje i przewodnicząca Rady Gminy. Następnie powiat. Przez dwie kadencje powiat i przewodnicząca Rady Powiatu. Następnie burmistrz miasta Jasła, a potem zarząd województwa podkarpackiego, wicemarszałek województwa przez jedną kadencję, obecnie członek zarządu województwa podkarpackiego. Ta droga w samorządzie zobowiązuje, prawda? Tak, zobowiązuje do tego, aby dalej ją kontynuować w sensie wykorzystania doświadczeń, które posiadam. Bo gdy się przejdzie od tego najniższego szczebla do praktycznie najwyższego w samorządzie, bo przecież już nie ma wyżej samorządu ponad bycie samorząd. Członkiem zarządu czy wicemarszałkiem to jest wyższe stanowisko w samorządzie terytorialnym. Tak, więc to też daje, myślę, takie prawo myślenia o tym, aby ten niesamowicie duży potencjał wiedzy, doświadczeń wykorzystać gdzieś dalej. Pani marszałek, czym przejdziemy do tego, że w jakiś sposób staje się pani politykiem, przejdźmy do właśnie pani pracy w samorządzie. Mówimy bardzo dużo o drogach. Jest pani odpowiedzialna w sejmiku za gospodarkę regionalną. Buduje się obwodnice w Sanoku, w Czujcu, w Szczyżowie. Jak pani myśli, pewnie powiemy o Jaśle. Była pani burmistrzem i Jasło nie doczekało się tej słynnej obwodnicy. Czy Jasło ma swój czas na obwodnicę? Jasło musi mieć swój czas na obwodnicę. Gdy byłam burmistrzem, panie redaktorze, to powstała już ta pierwsza koncepcja, jakby przebiegała ta obwodnica. Trzeba było dużo bojów toczyć, bo oczywiście były różne interesy i ludzkie, i samorządowe, ale udało nam się wyznaczyć przebieg tej obwodnicy. Szkoda, że następca po mnie nie pociągnął tego tematu, nie zrobiono dalszego kroku i w związku z tym w tej chwili to, co mi się udało w Jaśle zrobić, to dwa łączniki, bo na to było łatwiej zrobić projekty, bo obwodnica to nie jest prosta sprawa. Natomiast łączniki, tak jak w tej chwili robimy łącznik od ronda Solidarności, tak, od ronda Solidarności do ulicy Piłsudskiego, to już jest droga budowana, ona bardzo odciąży miasto od ruchu kołowego. Ale mieszkańcy mówią, że to taki kawałeczek drogi, że to nic nie pomoże. Absolutnie pomoże, bo przecież wszystkie samochody, które jadą nie do samego miasta Jasła, ale jadą na Żmigród, na Gorlice, one już nie będą musiały wjeżdżać w miasto Jasło, wszystkie samochody osobowe. Ciężarowe też nie będą musiały pokonywać 3 km drogi dłuższej, tylko będą prosto mogły sobie przejeżdżać tą drogę. Więc odciąży, tym bardziej, że jeszcze robimy obecnie, przecież parę dni temu było wbicie łopaty, pod następny łącznik, czyli od tego ronda na ulicy Floriańskiej do ronda na ulicy Wojska Polskiego. Każda droga, panie redaktorze, każda droga to jest nowa szansa na rozwój danej enklawy, danej nawet małej dzielnicy czy małego osiedla. No Jasło, trzeba powiedzieć, że ma tereny inwestycyjne. W przeciwieństwie do innych, na przykład Sanok, będąc w Kotlinie, trudno znaleźć dobrych miejsca inwestycyjne. Jasło takie ma. Jasło takie ma, te tereny są stopniowo wykorzystywane, bo przecież widzimy, że powstają te zakłady. Mamy nadzieję, że również teren, który od dawien dawna był dużym terenem inwestycyjnym, czyli rafineria, też po tym chwilowym zastoju, bardzo tutaj liczymy na to i pierwsze rozmowy już są prowadzone, aby powstały tu dobre zakłady produkcyjne, które dadzą też szansę Jaślanom i nie tylko Jaślanom na pracę i to na dobrą pracę. Te nasze miasta tutaj na Podkarpaciu trochę się różnią, bo na przykład widzimy Sanok kojarzy się nam z turystyką, a Jasło kojarzy nam się z przemysłem, prawda?
Tak, bo ktoś kiedyś bardzo mądrze to pomyślał, a mianowicie twórcy Centralnego Okręgu Przemysłowego, którzy ulokowali tutaj zakłady. Dlaczego tutaj? Bo przede wszystkim tu było brak miejsc pracy, a było duża gęstość zaludnienia. I powinniśmy do tego wrócić, panie redaktorze, żeby też budować zakłady pracy nie gdzieś tam w Rzeszowie i żeby trzeba było dojeżdżać do tych zakładów. Zakłady pracy powinny być tam, gdzie ludzie mieszkają, bo tracimy czas, niepotrzebnie tracimy czas na dojazdy, a jest to czas, który odbieramy tym samym naszym rodzinom, dzieciom. Nie wolno, bo widzimy czas, który jest tak bardzo cenny, oszczędzać. A najbardziej go zaoszczędzimy, jeżeli będziemy mieć miejsce pracy blisko swojego domu. Czyli jest pani przeciwna temu, żeby metropolia rzeszowska się tak rozwijała? Tak, jestem przeciwna, dlatego że nie mamy aż tak wielkiej demografii, żeby można było ją zasilić jakimiś nadwyżkami demograficznymi. Ona się rozwija, ale proszę zauważyć, nasze miasta, nasze miasteczka, miejscowości pustoszeją. Tam ludzie odchodzą właśnie do tych metropolii i nie uważam, aby to było dobre. Uważam, że w każdym regionie, w każdym zakątku powinien być ten przemysł. Tutaj bardzo chwalę PGNiG-ę, które zostawiło PSG, czyli Podkarpackie i Polskie Spółką Gazowniczą właśnie w Jaśle, podczas gdy była alternatywa, albo będzie Rzeszów, albo Jasło. I bardzo mądrzy zarządcy postanowili, aby to było w Jaśle, bo tutaj bardziej brakuje miejsc pracy niż w Rzeszowie. No tak, w przyszłym roku minie dokładnie setna rocznica właśnie powstania spółki gazowniczej w Jaśle. Kiedyś hucznie obchodziłam 90. rocznicę, gdy byłam burmistrzem miasta Jasła. W przyszłym Jasła. Roku będzie setna rocznica. Więc będziemy się cieszyć, że tak jest. Bardzo głośno mówi się teraz, ale nie tylko teraz, o służbie zdrowia. Zaczynają znów strajkować lekarze, zaczynają odchodzić od łóżek. Była też i pani odpowiedzialna za, w pewnym czasie za służbę zdrowia na terenie województwa. No, jako burmistrz też na pewno musiała się pani z tym wspierać. Jak jest z podkarpacką służbą zdrowia? Nie jest aż tak źle, ponieważ my jako samorząd województwa podkarpackiego bardzo mocno inwestujemy w służbę zdrowia. Proszę popatrzeć na szpital krośnieński. Ileś tam się dzieje ciągle. Wspomnę o tym wielkim projekcie, który był za 22 miliony złotych, czyli matka i dziecko. Mamy tyle dzieci, żeby się rodziły? Mamy nadzieję, że to też jakoś zachęci, bo przecież dzisiejsze młode mamy, one chcą rodzić i kontynuować swoją ciążę w godnych, dobrych warunkach, z bezpieczeństwem nade wszystko, aby dla matki i dla dziecka. Zatem tego typu inwestycje są zawsze trafione. Przecież szpital jasielski też się bardzo mocno w tej chwili rozbudowuje. I w każdym miasteczku staraliśmy się wspomóc dany lokalny szpital, bo zdrowie ludzkie jest absolutnie ważne, jest najważniejsze i każdemu zależy na tym, aby z tym zdrowiem można sobie było poradzić w szpitalu, aby byli dobrzy lekarze, dobre pielęgniarki, ale nade wszystko w tej chwili już jest tak posunięta ta diagnostyka, że musi być też bardzo dobry sprzęt. I na ten sprzęt dajemy naprawdę wielkie miliony, zarówno w naszych szpitalach klinicznych. I na ten sprzęt muszą się znaleźć pieniądze. Te pieniądze znajdujemy zarówno ze środków zewnętrznych, unijnych, jak i ze środków własnych województwa podkarpackiego. Czy otwarcie kierunku medycznego na Uniwersytecie Rzeszowskim to było też takie wyciągnięcie ręki, żeby ci młodzi ludzie nie wyjeżdżali na studia lekarskie do Krakowa, Warszawy, tylko żeby tu kształcić również w Rzeszowie? I to była bardzo dobra decyzja. Nie tak dawno rozmawiałam z panem marszałkiem Karczewskim, który mówił, że miał wątpliwości, czy jest słuszne tworzenie więcej oddziałów lekarskich właśnie w takich uczelniach jak Uniwersytet Rzeszowski, Opolski, ale teraz po latach widzi, że to była słuszna decyzja, bardzo dobra, bo przecież brakuje nam lekarzy. Brakuje nam dobrych lekarzy i dlatego w ten sposób tutaj dajemy szansę ludziom młodym, absolwentom liceów, którzy świetnie zdają egzaminy. Jedne z najwięcej nagród, bo co roku dajemy nagrody najlepszym studentom, to najwięcej nagród jest właśnie na Wydziale Lekarskim. A więc cieszę się, że mamy dobrą kadrę profesorską na tym uniwersytecie i że jest tylu chętnych, bardzo zdolnych młodych ludzi, którzy będą nas kiedyś pewno leczyć. Pielęgniarki, czyli ta pomoc techniczna, bardziej wie pani, że średnia wieku w szpitalach to jest rzędu 50 lat, że może się okazać, że za kilka lat odejdą siostry
jak je nazywamy, i może być lekki problem z tym średnim personelem. Wiem o tym, jako że zajmowałam się jakiś czas również szkolnictwem w województwie podkarpackim i dlatego bardzo mocno dążyłam i starałam się o uruchomienie zarówno jakichś dodatkowych zawodów około pielęgniarskich w naszych szkołach medycznych, jak też na wyższych szkołach zawodowych powstają kierunki właśnie pielęgniarskie. Jest to w Sanoku, w Krośnie, w Jarosławiu i my opiniując zawsze byliśmy za i walczyliśmy, aby te kierunki powstały, bo chcemy tą lukę, która powstała po zlikwidowaniu kiedyś liceów medycznych, chcemy wypełnić właśnie tymi... Nie wiem, czy to był dobry pomysł właśnie, bo to były naprawdę bardzo dobre licea medyczne, prawda? Tak, i znakomite pielęgniarki do dzisiaj pracują i zapewniają świetną opiekę chorym. Ale też udowodniono, że lepiej jest po szkole średniej kształcić pielęgniarki, bo wiadomo, szpital, choroby, to są czasem drastyczne rzeczy. Może młody człowiek w tym wieku 16 lat jeszcze nie jest do tego przygotowany, aby się zmierzyć ze śmiercią, z ciężką chorobą. Potem już owszem, więc być może, że to wyjdzie na dobre, ale uruchamiamy kierunki, które pozwolą kształcić pielęgniarki. Była Pani samorządowcem, teraz chce Pani być politykiem. Ubiega się Pani o mandat na posła. Dlaczego taka decyzja? Po pierwsze dlatego, że takie jest oczekiwanie społeczne. Wiele osób mi mówi, że mam tyle doświadczenia, wiedzy, że tam też trzeba w Sejmie ludzi, którzy wiedzą, jakie są problemy na dole, bo one są, jak je trzeba rozwiązywać. Jako samorządowiec potrafię też podpowiedzieć, potrafię służyć swoim doświadczeniem, pokazywać ścieżki, jak to należy daną ustawę poprowadzić, aby nie zaszkodziła, ale aby pomogła rozwiązywać te problemy, które są w terenie. Myślę, że to taki kolejny etap w rozwoju własnej ścieżki rozwoju. Tych problemów tu na Podkarpaciu myślę, że jest bardzo dużo, bo nadganiamy trochę tę różnicę finansową pomiędzy centralną Polską czy Polską Południową. Niektórzy mówili, przy takim dobrym wyniku wyborczym, 60% PiS-u w województwie podkarpackim, to jakie pieniądze przyjdą tutaj, żeby docenić to, że to są zwolennicy tej partii? Codziennie praktycznie oglądając telewizje lokalne czy regionalne widzimy, jak wiele inwestuje się w Podkarpacie. Ten rząd naprawdę dba o ludzi i dba o te regiony, które kiedyś były niedofinansowywane. Myślę, że ta strategiczna inwestycja, jaka jest, czyli Via Carpatia, też będzie wielkim możliwością do rozwoju naszego terenu, bo będziemy mieć otwarte nasze tereny na całą Europę. To jest ważne, aby była ta... Ma do Polski i na Europę? Ja uważam, że tak, na tą właśnie południową Europę, bo przecież kiedyś te szlaki były głównymi szlakami, nie wschód-zachód, ale północ-południe, ale ponadto cały ciąg dróg, które będą budowane, też pozwoli na uruchomienie tych terenów, które są wokół dróg. To nam da duże szanse rozwojowe, ale przecież nie tylko to planujemy, bo jest planowany zbiornik Myscowa-Kąty. On naprawdę... Czy będzie po 50 lat? Nie, po 100 latach. Panie redaktorze, Polacy byli tak mądrymi ludźmi, że oni już 100 lat temu wiedzieli, że ten zbiornik jest potrzebny. Ale ciągle jakaś przeszkoda była, albo jakiś kryzys gospodarczy, albo wojna. Ja jestem głęboko przekonana, bo przecież te prace projektowe już idą, kolejne uzgadniania środowiskowe i tak dalej. Tym partnerem, który będzie się ubiegał o to, żeby Kąty Myscowa powstały? Tak, absolutnie, to należy do Wód Polskich i tutaj pani dyrektor Małgorzata Wajda, która żyje tym zbiornikiem też już od wielu lat, myślę, że dołoży wszelkich starań i dokłada wszelkich starań, aby kolejno ten zbiornik, oczywiście obecnie papierowo on idzie, natomiast następnie przystąpimy do budowy. To też może być taka... Dla pani wyzwanie, że Maria Kurowska powie, będę wszystko robiła, żeby zbiornik Kąty Myscowa powstał? Będę wszystko robiła, ponieważ jako burmistrz miasta Jasła przeżyłam zarówno powódź, której by pewno nie było, gdyby ten zbiornik był i żeby choć część tych wód wyłapał, zatrzymał, był wtedy właśnie tam, w tym miejscu. I jakież potem były potężne pieniądze, aby te straty, jak ci ludzie ponieśli, wyrównać. Gdyby to przeznaczył na budowę tego zbiornika, to już by była naprawdę duża cegła przy budowie tego zbiornika. A ponadto przeżyłam też jako burmistrz brak wody, kiedy była tylko stróżka na Wisłoce. Ten zbiornik ma zarówno być zbiornikiem retencyjnym,
jak i zbiornikiem, który będzie mógł służyć rekreacyjnie. Wszyscy już mówią, bez względu na jakieś opcje polityczne, wszyscy wiedzą, że zbiornik Myscowa Kąty jest bardzo potrzebny i powinien powstać. 13 października będą wybory do parlamentu. Jak pani uważa? Czy przyjdą wyborcy, czy znów będzie wysoka frekwencja, jak przy ostatnich wyborach? Co zrobić? Jak zachęcić, żeby mieszkańcy Podkarpacia przyszli do urn i żeby zagłosowali? Mieszkańcy Podkarpacia już wykazali się wysoką frekwencją w kilku wyborach. Mieszkańcy Podkarpacia są ludźmi tradycyjnymi i patriotycznymi. Dlatego też, szanowni państwo, bardzo was proszę, abyście 13 października poszli do urn, bo to są absolutnie ważne wybory. Naprawdę każdy głos się liczy i każdy głos może ważyć o tym, jaka będzie nasza Rzeczpospolita. Czy będzie dalej swoją pracę kontynuowała dobra zmiana, która naprawdę wiele rzeczy pchnęła do przodu i tutaj pozwoliło na to, aby ludziom lepiej się żyło, czy też by było, nie daj Boże, zatrzymanie tej dobrej zmiany. Dlatego bardzo proszę, abyście państwo spotkali się przy urnach wyborczych 13 października. Dziękuję państwu, dziękuję pani marszałek. Ja tylko przypomnę, że moim państwa gościem była pani Maria Kurowska, członek zarządu województwa podkarpackiego. Do zobaczenia. Do zobaczenia.